Dostałem maila z prośbą o temat samotność menadżera. Robert pisze: Pewnie wiesz o czym mowa. No i powinno też być po tym, co powinien robić menadżer, żeby nie zwariował w swojej samotności. No coś o tym wiem. Niektórzy z Was pracując ze mną mówią, że jestem jedyną osobą, z którą mogę, możesz pogadać, że ludzie nie wiedzą, że jesteś sama z tym wszystkim. No bo jako szef. Masz dostęp do informacji, do których inni dostępu nie mają, już nie ma dzielenia się egalitarnie z wszystkimi wszystkimi informacjami. Jeżeli jest trudna sytuacja, kryzys, oczekuje się od ciebie odwagi, twardej twarzy, a nie biadolenie i płakania. Koniec końców dosiadasz się do ludzi w kuchni, na stołówce, rozmowy zawodowe milkną już. Nie jesteś jedną z nich, już nie jesteś jednym z nich. Jak w tym nie zwariować? Przede wszystkim. Pamiętać o tym, że nie jesteś szefem 24 godziny na dobę. Jeżeli od 9 do 17 jesteś szefem, to pamiętaj, że mieć zainteresowania, hobby, aktywności poza pracą, takie, gdzie już po prostu będziesz sobą, będziesz Krzyśkiem, Marysią, Gosią, Grzegorzem, a nie panem prezesem, panią dyrektor. Kolejna sprawa, no ta wędrówka samotna jest wpisana w Twoją rolę dyrektora, szefa, lidera, Natomiast niech ta wędrówka będzie w odniesieniu do czegoś większego, do sensu, do sensu zawodowego, sensu życiowego, duchowego, religijnego. Jeżeli masz wnętrze zbudowane, masz wiarę, masz, masz, masz sens tego, co robisz, no to ta twoja wędrówka może być przyjemna, może być ciekawa. Nie będzie udręka samotni, tylko to będzie radość tej długodystansowej wędrówki. Czyli resumując, żeby nie zwariować tej samotności lidera, to warto... Poza kapeluszem szefa, mieć też inny kapelusz, kapelusz przyjaciela, członka rodziny, jakiś hobbysty oraz nadawać sens temu, co robisz.